W Sulechowie prowadzona jest inwestycja w postaci budowy krytego basenu wraz z modernizacją stadionu miejskiego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W ramach projektu powstanie parking, przebudowany zostanie istniejący stadion miejski wraz z trybunami i boiskiem treningowym. Powstaną boiska wielofunkcyjne. Wybudowany zespół basenowo-rekreacyjny będzie posiadał kryty basen rekreacyjny o powierzchni 162,6 m2, basen pływacki sześciotorowy o powierzchni 312,5 m2, brodzik dla dzieci o powierzchni 21,3 m2. Całkowita powierzchnia użytkowa budowanego obiektu wynosi 3815,04 m2. Długość obiektu basenowego wynosi 92,85 m. Szerokość obiektu 41,18 m, a wysokość obiektu 9,2 m. Kompleksowość inwestycji daje duże możliwości przyciągania mieszkańców okolicznych gmin, powiatów, działających organizacji sportowych na obszarze województwa, instytucji oraz sektora biznesu. Powstała baza sportowa pozwoli na organizację imprez i zawodów na skalę regionalną i ponadregionalną, jako ośrodka atrakcyjnego, konkurencyjnego oraz rozwijającego się na skalę wojewódzką. Całkowita wartość projektu wynosi 24 493 840 zł 96 groszy. Natomiast dofinansowanie 12 milionów złotych, co stanowi 48,99% kwoty wydatków kwalifikowanych.